Proszę Państwa, serdecznie Państwa witam. Witam serdecznie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam szanownych gości, którzy znaleźli czas i zaszczycili nas swoją obecnością. Witam Pana Wójta Włodzimierza Chlebosza. Witam zastępcę Wójta Pana Andrzeja Czecha. Witam sekretarza Mariana Zarasia. I witam naszą emerytkę. Nie ma co prawda kierowniczki pierwszej, ale jest pierwsza główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Jasię Głowacką. Proszę Państwa, 25 lipca 1990 roku została podjęta uchwała o utworzeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. Może tak króciutko przypomnę taką genezę powstania właśnie ośrodków. Jak wiemy, lata 90., wiemy my, bardziej starsi, tak, że lata 90. to był okres takich przemian społeczno-ustrojowych, przejście z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki wolnego rynku. I wtedy właśnie co się działo? Likwidowane były duże zakłady pracy, były zwolnienia grupowe, redukcja zatrudnienia. Stąd, a co się z tym wiązało? Bezrobocie i obłożenie po prostu mieszkańców. Stąd rząd pomyślał o utworzeniu ośrodków pomocy społecznej. My mieliśmy łagodzić pomoc społeczna, skutki transformacji ustrojowej i udzielać wsparcia zwalnianym z zakładów pracy, likwidowanych czy redukowanych miejsc w zakładach pracy. Od tamtego czasu, a jeszcze wspomnę, że nasz ośrodek pomocy społecznej mieścił się w budynku Urzędu Gminy. Mieliśmy pokój, który zajmuje pani skarbnik, on chyba ma z 18 metrów kwadratowych. Był jeden kierownik, pani Krystyna Mice, która nie mogła dzisiaj do nas przyjechać z uwagi na to, że ma chore dziecko. Jeden pracownik socjalny i sekcja świadczeń, czyli pisanie decyzji, przygotowywanie list wypłat w mojej osobie. Także pracowało nas troje, a później sukcesywnie dochodziły zadania, byli przyjmowani pracownicy socjalni i pracownicy inni do realizacji zadań. Ja tylko wspomnę, że z czasem dodano nam świadczenia rodzinne, czyli zadania, które były realizowane przez tak zwane zabezpieczenie społeczne. Dostaliśmy, czy te zadania, które były realizowane przez zakłady pracy, przez ZUS-y, KRUS-y, to właśnie te podmioty wypłacały zasiłki rodzinne, zasiłki opiekuńcze, wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne i te zadania przekazano do samorządów. Następnie samorządy przekazały do swoich ośrodków pomocy społecznej. Z roku na rok te zadania nam dochodziły, o czym tutaj w prezentacji koleżanka pani Renia powie. Ja jeszcze tylko wspomnę, że obecnie zmienił się i obraz ośrodka pomocy społecznej i wymagania wobec ośrodka pomocy społecznej. Powiem tak, oczekiwania są duże też wobec pracowników ośrodka pomocy społecznej. Czasami oczekuje się od nas niemal no prawie że cudów, tak? Ale nie jesteśmy w stanie przeformatować człowieka czy zapobiec wszystkim tragediom, które mogą się wydarzyć. I czasami jest tak, że właśnie w tych sytuacjach takich trudnych przypominają sobie o ośrodku media, które często też im negatywnie stawiają pracowników socjalnych w negatywnym świetle, często czasami niesłusznie. Ale na zakończenie chciałam tylko powiedzieć, że wymagania są inne wobec ośrodków. Panie Wójcie, staramy się sprostać tym wymaganiom i tutaj godnie pracować na terenie naszej gminy, wspomagać naszych mieszkańców, tak żeby po prostu łagodzić jakieś skutki różnych problemów społecznych w miarę naszych możliwości. Staramy się rozszerzać ofertę też dla mieszkańców gminy i przy wsparciu właśnie tutaj władz samorządowych
będziemy to czynić godnie. Także dziękuję bardzo, a Renię poproszę tutaj koleżankę o przedstawienie zadań, jakie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Na początku podstawowym zadaniem pracownika socjalnego było przede wszystkim zaspokajanie potrzeb w zakresie wyżywienia, ubrania, pokrycia kosztów utrzymania mieszkania, zapewnienie usług opiekuńczych, wyjazdów na letni odpoczynek dzieci i młodzieży oraz interwencja kryzysowa i przede wszystkim praca socjalna. Z czasem pomoc społeczna przechodziła kolejne przeobrażenia. Polegały między innymi one na weryfikacji kryteriów przyznawanych świadczeń oraz na rozszerzeniu katalogu świadczeń. Rok 2001. Do zadań przybyły nam dodatki mieszkaniowe. Kolejne to były świadczenia zdrowotne i rodzinne. Od 2005 do 2008 realizowana była zaliczka alimentacyjna, która w 2008 roku przekształciła się w fundusz alimentacyjny. W 2010 roku ośrodek otrzymał do realizacji z gminy stypendia i zasiłki szkolne. W roku 2011 ośrodek rozpoczął współpracę z Urzędem Pracy w ramach prac społecznie użytecznych skierowanych do osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, a także rozpoczął realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W tym samym roku pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zatrudnienie asystenta rodziny. Także we wrześniu 2011 roku wójt gminy powołał do życia zespół interdyscyplinarny, który złożony jest z członków z różnych instytucji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 2004 roku nowym zadaniem jest przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych oraz realizacja karty dużej rodziny. W roku 2015 do GOWS została przekazana profilaktyka. Spotkania ma również grupa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. A natomiast od nowego roku będziemy współpracować z ośrodkami wsparcia dziennego, czyli tak zwanymi świetlicami środowiskowymi. Ośrodek w międzyczasie wykonywał również inne działania dodatkowe. Była to pomoc materialna i rzeczowa dla osób poszkodowanych w powodzi w 1997 roku. Realizowaliśmy i pisaliśmy różne projekty socjalne. Między innymi na Wigilię dla podopiecznych GOWS przygotowaliśmy paczki mikołajowe, zorganizowaliśmy wyjazd do ZOO w ramach też również projektu socjalnego dla dzieci z terenu gminy. Od 2008 do 2014 realizowany był projekt systemowy Aktywni Potrzebni. Przez dwa lata realizowany był również program Uczeń na Wsi, a także od 2010 funkcjonuje partnerstwo lokalne Aktywni Razem. Również w 2010 roku została powołana grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością Razem Łatwiej, która w 2013 roku przekształciła się w Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, również pod tym samą nazwą Razem Łatwiej. Także w 2010 roku został założony klub seniora Złota Jesień, który funkcjonuje nadal w Czernicy. Rok później założyliśmy Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Gminy Czernica Rozwiń Skrzydła. W okresie od 2009 do 2014 realizowaliśmy wolontariat europejski i gościliśmy wolontariuszy z Rosji oraz z Hiszpanii. Także w 2010 roku powstał wolontariat lokalny z młodzieży z terenu gminy. Od 2012 roku funkcjonuje zespół do spraw rodziny, a od tego roku grupa wsparcia dla osób uzależnionych. Mamy także punkt wydawania odzieży oraz punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym dyżury mają specjaliści, psycholog i radny. Na niektóre działania pozyskaliśmy środki zewnętrzne, zaczynając już od 2007 roku. Był to rządowy program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Następnie realizowaliśmy program operacyjny Kapitał Ludzki, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, pilotażowy program Uczeń na Wsi. 2010-2014 był to program Młodzież w Działaniu Akcja 2 Wolontariat Europejski. I 2012 do 2015 resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki pozyskane na zatrudnienie asystenta rodziny z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt systemowy Aktywni Potrzebni. Działania aktywnej integracji zawodowe, społeczne, edukacyjne, czyli przede wszystkim zajęcia z doradcą zawodowym, z psychologiem,
wyjazdowe warsztaty, m.in. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu, wyjazdowe szkolenie na Sobótce, kursy szkolenia zawodowe, jak obsługa komputera i internetu, prawo jazdy kategorii B, warsztaty zdrowego żywienia, aranżacja zieleni przy obiektach użyteczności publicznej, no i działanie integracyjne, impreza plenerowa, pożegnanie lata z GOPS-em, spotkania ze świętym Mikołajem w grudniu. No i Wigilia. Wolontariat europejski. Było 2 wolontariuszy z Rosji i 8 wolontariuszy z Hiszpanii. Prowadzili oni zajęcia w szkołach podstawowych, w świetlicy środowiskowej w Czernicy oraz kurs języka hiszpańskiego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt Stowarzyszenia Rozwój Skrzydła – Wolontariat zmienia świat. Były to warsztaty i zajęcia dla młodzieży, aby zachęcić ich do uczestnictwa w wolontariacie lokalnym. Potencjalni wolontariusze odbyli jednodniowe szkolenie oraz mieli możliwość przygotowania dla młodszych kolegów grę terenową, która zakończyła się takim ogniskiem integracyjnym. Tutaj mamy zdjęcie grupy wsparcia podczas Dnia Kobiet. Tutaj są spotkania i imprezy plenerowe Klubu Seniora Złota Jesień w Czernicy. Tutaj przygotowaliśmy pomoc żywnościową do najbardziej potrzebujących. Żywność otrzymaliśmy z Banku Żywności. A teraz działania Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej Gminy Czernica. Pozyskane środki zewnętrzne to z Gminy Czernica, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego na działania z zakresu odnowy wsi i miejscowości Czernica. Zrealizowaliśmy m.in. takie zadania jak kurs komputerowy, nauka języka angielskiego, zajęcia z etykiety stołu, zajęcia artystyczne, stworzenia kompozycji kwiatowych i świątecznych, imprezę plenerową integracyjną, międzypokoleniową z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Odbyły się prelekcje i pogadanki ze specjalistami, z lekarzem, z psychologiem, prawnikiem. Odbywa się gimnastyka i oczywiście nogi łoki, a przede wszystkim wycieczki. Śladami historii po gminie Czernica, po ziemi opolskiej, do historycznego miasta Krakowa i Wadowic. Na Jarmark Bożonarodzeniowy do Drezna, między innymi jeszcze do Warszawy, po Dolnym Śląsku oraz do Świnoujścia i okolic. A teraz nasze sukcesy potwierdzone certyfikatami. W 2012 roku otrzymaliśmy certyfikat jakości z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej z Warszawy za zrealizowane działania na rzecz społeczności lokalnej. Kolejny certyfikat przyznany przez sieć centrów wolontariatu w Polsce jako organizacja przyjazna wolontariuszom. Natomiast w 2013 roku na gali pracownika socjalnego we Wrocławiu nasza koleżanka Agata Wojtaszewska otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie na Dolnośląskiego Pracownika Roku 2013. Przed panią Agatą pierwsze miejsce zajął tylko pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Teraz cofniemy się w daleką przeszłość. Jeden z pierwszych projektów socjalnych – wyjazd z dziećmi na Ślęża. Wspólne zdjęcie z koleżanką z Urzędu Gminy. Takie kilka razy do roku robiliśmy wspólne śniadanie z pracownikami, podczas których były omawiane takie bieżące problemy. A tutaj mamy spotkanie sztabu kryzysowego na Komisariacie Policji, z którymi ściśle współpracujemy.
A tutaj są już takie wyjazdy integracyjne. Pani kierownik, wszyscy pracownicy GOPS-u, no, co by nie powiedzieć, 25 lat w małżeństwie mówią o srebrnych godach, to rzeczywiście jest to piękny jubileusz i to, co przed chwilą zobaczyliśmy, te 25 lat w pigułce, no wiele robicie. Tak po prawdzie też z tego, co 11 miesięcy jestem wójtem, zauważam, że dobry jest, mówię, kontakt pomiędzy wami a mieszkańcami, jak również urzędem i waszym ośrodkiem pomocy społecznej. Myślę, że, znaczy socjalnej, przepraszam. Myślę, że wiele zależy właśnie od tego, żeby podchodzić do każdej sprawy indywidualnie. I z tego też, co obserwuję, widać, że ustawy ustawami, prawo prawem, ale też istnieją to chyba, co też czasami ludziom jest potrzebne, po prostu ich wysłuchanie, zrozumienie, podpowiedzenie. Z tego, co widzę przez te 11 miesięcy, u was ma to miejsce. Ale też właśnie, żeby nie przedłużać i żeby nie mówić tak pompatycznie, bo uroczystością, jubileusz jubileuszem, a święto świętem i trzeba też w pewien sposób radować się, ale również jest to okazja do tego, żeby podziękować. Jak przed chwilą powiedziałem, ta współpraca pomiędzy wami, pomiędzy panią kierownik a urzędem gminy jest dobra, więc mam kilka takich, może trochę niespodzianek, ale takich podziękowań dla tych pracowników, którzy najdłużej pracują. I poprosiłbym Sabina Jasińska, proszę tutaj na środek. Właśnie zaczynam, nazwijmy, od tych, którzy najdłużej pracują, ale niekoniecznie 25 lat, także wręczam ten list gratulacyjny. Proszę bardzo, dziękuję i co by też nie powiedzieć, prosimy 10 lat więcej. Poproszę panią Urszulę Zając. Agata Wojtaszewska. Pani Renata Godek-Kwiet. Proszę bardzo. Pani Barbara Posiadło. Pani Maria Bernal. Pani Krystyna Zaraś. Dla pani za te 25 lat, że od samego początku i kolejnych jubileuszy, ale pozwolę sobie również wręczyć na ręce pani po prostu dla całego ośrodka. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Dziękujemy panu wójtowi za pamięć, za ciepłe słowa, za miłe słowa. No i za takie wyróżnienie na pewno będzie wisiało, tak, w miejscu, tak. Tak, w miejscu honorowym, w ośrodku pomocy, w gabinecie pani kierownik. Tak, żeby wszyscy, kto przyjdzie, żeby każdy mógł zobaczyć. Przyjdziemy, zobaczymy. Serdecznie. A również mówię dla wszystkich, wręczę po jednej róży. Co by nie powiedzieć, to może zacząć właśnie o waszej pracy. Piękna, choć czasami trochę.
mężczyźnie